W miejscowości Grodkowice trwa budowa nowej sali gimnastycznej zapleczem przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia Marii Konopnickiej. Całkowita powierzchnia obiektu ma mieć 760 m2. Znajdą się w niej sale dydaktyczne do nauczania indywidualnego. O szczegółach opowiedział wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek. Jest to hala z zapleczem, gdzie jeszcze oprócz zaplecza socjalnego, umywalni, przebieralni, szatni, są również sale dydaktyczne do nauczania indywidualnego z tego powodu, że szkoła jest Grodkowica szkołą integracyjną, więc tam różne niepełnosprawności występują, więc takie sale też przydadzą się do nauczania indywidualnego. No cieszymy się bardzo, bo inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Przy zmianie systemu nauczania na ośmioklasowy obecna sala gimnastyczna musiała zostać przebudowana na sale dydaktyczne. Stąd ta sala była bardzo potrzebna. Mieliśmy troszkę kłopotów, ale udało się, pozyskaliśmy dofinansowanie z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów w wysokości prawie 1 600 000 zł. W tej chwili te prace są realizowane. Umowa podpisana z firmą Sikora, która obejmuje zakończenie prac w sierpniu 2021 roku. Więc jakby uruchomienie tej sali i rozpoczęcie roku szkolnego 2021 będzie gminne w szkole w Grodkowicach. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, drabinki, zestaw lin gimnastycznych oraz tablicę wyników sportowych. Tam również znajdzie się osprzęt ruchomy, to jest skrzynie, kozły, odskocznie, równoważnie oraz ławeczki.